sygnałów o tym, że PiS nie ustąpi, przepraszam, działacze PiSu na czele z premierem, prezesem Kaczyńskim, nie ustąpią, dopóki mnie nie wykończą, to było bardzo dużo. Po taśmach pani Begier, po wybuchu tak zwanej seks-afery, na lotnisku w Gdańsku spotkałem się z prezydentem Wałęsą. I prezydent Wałęsa wtedy, siedziałem z nim dłuższą chwilę, było opóźnienie samolotu. Prezydent Wałęsa mówi, panie premierze, oni pana zamkną. Ja mówię, panie prezydencie, śmiałem się, po prostu przepraszam, że się uśmiecham, ale śmiałem się. Mówię, panie prezydencie, niech pan nie żartuje. Za co? Wie pan, jak nie w tej sprawie, to niech pan wie, że oni już szykują następną na pana. Mówię, ale jaką, panie prezydencie? Prezydent Wałęsa mówi, ja nie wiem, ale ja ich znam. Ja ich znam, mówi, i oni nie spoczną, dopóki pana nie wykończą.